dyrektorem szkoły podstawowej nr 4 przy ulicy Żaromskiego. Gospodarzem dzisiejszego epizodu jest pani dyrektor Filomena Górecka-Bedla, której oddaję głos i która przekaże informacje o szkole. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przepięknie witam. Witam władze naszego miasta, pana burmistrza, panów wiceburmistrzów, pana sekretarza i wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, stoimy przed budynkiem naszej szkoły, która tu funkcjonuje w tym budynku niemalże 46 lat. To szkoła, której struktura przede wszystkim jest trzykondygnacyjna. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne, a także znajduje się świetlica, biblioteka szkolna oraz oddział dzieci najmłodszych w naszej szkole, oddział rocznego przygotowania wychowania przedszkolnego. Oprócz tego parter połączony jest z łącznikiem z salą gimnastyczną, niepełnowymiarową, chociaż należy zaznaczyć, że w bieżącym roku szkolnym szkoła, czyli właściwie można powiedzieć w 2010 roku, szkoła otrzymała nowy kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012, za co przy okazji serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi i władzom naszego miasta. Dzięki temu nasze zajęcia sportowe mogą być skuteczniej i efektywniej realizowane. Z kolei jeśli chodzi o piętra, są 3 piętra i na nich właśnie zlokalizowane są sale lekcyjne. Jest ich 17. W liczbie tej są 3 pracownie komputerowe, 1 pracownia językowa, a ponadto mamy jeszcze pomieszczenia piwniczne, w których zlokalizowana jest stołówka szkolna, kuchnia, jej zaplecze i mała sala korekcyjna. Aktualnie do naszej szkoły uczęszcza 606 uczniów, co przekłada się na 25 oddziałów klas 1-6 i jak wcześniej wspominałam, oddział rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli najmłodszych uczniów 5-6-letnich. Ponadto zatrudnionych jest 61 pracowników, w liczbie tej 47 to nauczyciele, natomiast 14 to pracownicy administracji i obsługi. Szanowni Państwo, szkoła jest szkołą dwuzmianową. Zajęcia rozpoczynają się od godziny 7.30, kończą się, oczywiście mówię o tych obowiązkowych, o godzinie 16.00. Dalej oczywiście szkoła żyje, ponieważ są realizowane zajęcia pozalekcyjne. Nasza szkoła to, myślę, dobra szkoła z dobrymi efektami kształcenia, szkoła, której przewodzą, a zatem stanowią misję szkoły słowa naszego patrona Stefana Żeromskiego. Pozwólcie Państwo, że ją przytoczę. Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. A zatem cała koncepcja pracy pedagogicznej, strategia działania właśnie oparta jest na tych słowach. Stąd też w szkole realizuje się wiele nowatorskich rozwiązań pedagogicznych, autorskich programów, przedsięwzięć. Szkoła uczestniczy w wielu ogólnopolskich projektach i dzięki temu właściwie możemy powiedzieć, że nasi uczniowie również sięgają po wysokie laury, trofea naukowe, artystyczne i sportowe, bo wprowadzone jest działanie systemowe. System pracy z uczniem zdolnym i system pracy z uczniem napotykającym trudności edukacyjne. Myślę, że czwórka stara się być dobrą wizytówką naszego miasta. Zobaczymy, jak dziś podczas dzisiejszego dnia wypadniemy. Trzymajcie Państwo za nas kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Proszę Państwa, i przechodzimy do epizodu pierwszego ćwiczenia. Pożar w budynku szkolnym, ewakuacja młodzieży. W dniu dzisiejszym w godzinach południowych miało zdarzenie na terenie szkoły następujące. Pracownik administracyjny na trzecim piętrze budynku zauważył wydobywające się kłęby dymu z pomieszczenia jednej z klas. Wspólnie z pracownikiem drugim administracyjnym oraz nauczycielem przystąpili do gaszenia pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi. W związku z tym, że pożar rozprzestrzenia się, powiadomiono natychmiast panią dyrektor, która udaje się do swojego pomieszczenia i stamtąd wyda polecenia. Komunikat.
komentarz do tego epizodu ćwiczenia prowadzić będzie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Krzysztof Kowal oraz w zakresie działań Policji już po pożarze rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu, aspirant Mariusz Czternastek. Bardzo proszę o komentarz. Proszę Państwa, rozpoczęła się próba gaszenia pożaru. Uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny dla szkoły. Natychmiast przystąpić do ewakuacji budynku. Uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny dla szkoły. Natychmiast przystąpić do ewakuacji budynku. Proszę Państwa, jak słyszymy, w czasie, kiedy część pracowników próbuje zwalczyć pożar w zarodku, wykorzystując podręczny sprzęt gaśniczy, prowadzona jest już ewakuacja wszystkich uczniów i personelu szkoły. Przed chwilą usłyszeliśmy komunikat ogłaszający taką właśnie ewakuację. Proszę Państwa, należy pamiętać, że ewakuacja w tego typu sytuacjach, czyli podczas pożarów obiektów szkolnych, wszelkich obiektów użyteczności publicznej, jest bardzo istotnym elementem działań ratowniczych, elementem, który poprzedzi bezpośrednio prowadzoną akcję przez służby ratownicze. Nie tracimy czasu, nie dopuszczamy do zbędnej zwłoki. Wszystkich ludzi z obrębu zagrożonego obiektu budowlanego należy jak najszybciej, sprawnie, skutecznie wyprowadzić w bezpieczne miejsce. Zgodnie z zasadami, z obowiązującymi procedurami, każdy obiekt użyteczności publicznej powinien mieć określone miejsca zbiórki, miejsca koncentracji osób, które będą ewakuowane. Proszę Państwa, ma to duże znaczenie ze względu na działania ratowniczo-gaśnicze, które za chwilę będą prowadzone. Ewakuowane osoby muszą znaleźć się w takim miejscu, aby tych działań nie utrudniać i aby same były bezpieczne. Ewakuacja przebiega sprawnie, a więc ten pierwszy cel został osiągnięty. Sprawnie, skutecznie przeprowadzona ewakuacja wszystkich osób z zagrożonego obiektu. A my słyszymy już przybywające na miejsce zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej w Jarosławiu i inne służby ratownicze, które będą prowadzić działania tutaj na miejscu zdarzenia. Na miejsce przybyły trzy zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. Widzimy dowódca akcji, kierownik działań ratowniczych, aspirant sztabowy Krzysztof Skowroński. Udaje się na rozpoznanie i tutaj powinien powziąć informację od pani dyrektor, która powinna przekazać wszystkie najistotniejsze fakty dotyczące tego zdarzenia do tej chwili.
a więc o przeprowadzonej ewakuacji, o tym, czy udało się ewakuować wszystkie osoby, czy pożar rozprzestrzenia się, jego intensywność rozprzestrzeniania, kierunku rozprzestrzeniania. Proszę Państwa, niestety, jak założono w tym scenariuszu ćwiczenia, nie wszystkie osoby opuściły obiekt szkoły. Kilku pracowników ogień odciął im drogę wyjścia z obiektu i należy ewakuować. Widzimy, z polecenia dowódcy akcji zostaje rozstawiany podnośnik hydrauliczny, a więc już możemy domyślać się, że ewakuacja tych osób, które pozostały, będzie prowadzona nietypowymi drogami ewakuacyjnymi, które w tej chwili są ogarnięte najprawdopodobniej przez pożar, tylko przez okno, właśnie z wykorzystaniem tego sprzętu wysokościowego. Proszę Państwa, widzimy na dalszym planie roty ratowników Państwowej Straży Pożarnej przygotowujące się do wejścia do wnętrza obiektu szkoły, wnętrza ogarniętego pożarem, a więc i silnym zadymieniem. Widzimy, jak ratownicy zabezpieczają się w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Jednocześnie rozwijane są linie gaśnicze w celu zlikwidowania pożaru. Proszę Państwa, zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które przybyły na miejsce, to wspomniany wcześniej podnośnik hydrauliczny SH-25, czyli jego zasięg roboczy to 25 metrów. Do takiej wysokości można prowadzić skuteczne działania ratownicze, ratowniczo-gaśnicze z wykorzystaniem tego właśnie pojazdu. Widzimy również średni samochód gaśniczy typu GBA-2x30 i samochód operacyjny, którym na miejsce przybył kierownik działań ratowniczych. Proszę Państwa, jak zawsze w tego typu przypadkach, gdzie istnieje prawdopodobne zagrożenie ludzi bądź realne zagrożenie ludzi podczas pożaru, na miejsce przybyły również służby medyczne.